Natomiast drugi dzień jest bardziej, że tak powiem, bardziej regionalny, bardziej przyjazny może tutaj społeczeństwo. On jest nakierowany typowo na uczniów szkół średnich. To jest edukacja uczniów szkół średnich, to jest uświadomienie, że uczniowie szkół średnich techników budowlanych mogą w tym momencie uzyskiwać uprawnienia budowlane. Oni dotychczas już mogli uzyskiwać uprawnienia budowlane, natomiast tylko ograniczone wykonawcze uprawnienia budowlane, czyli pozwalające im kierować robotami budowlanymi. A prawdopodobnie jest już w tym momencie projekt zmian prawa budowlanego, że w wyniku właśnie tego projektu uczniowie szkół średnich będą mogli, nasi oczywiście absolwenci, po uzyskaniu uprawnień budowlanych również pełnić funkcję projektantów. Projektantów w ograniczonym zakresie w budownictwie do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej. Aczkolwiek jest to niemały zakres do opanowania i tutaj nasza młodzież może się wykazywać. Natomiast jak to zrobić, jak te uprawnienia uzyskać, jaką drogę, że tak powiem, po ukończeniu szkoły średniej obrać, właśnie po to jest ten drugi dzień Dni Inżynierskich, który się odbędzie w czwartek, 2 lutego. Serdecznie zapraszamy. Właśnie tutaj wspólnie z panią dyrektor i z panem starostą zorganizowaliśmy właśnie również regionalnie zarówno transport, jak i możliwość, że tak powiem, darmowego wejścia na targi dla uczniów. I tutaj będzie szereg wykładów na temat możliwości dalszej edukacji, jak również możliwości bezpośredniego uzyskiwania uprawnień budowlanych. My jako Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa również przedstawimy taki wykład na temat możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych, na temat całej drogi, w jaki sposób to można zrobić, ponieważ to teoretycznie wszyscy mówią, że można, natomiast w szczegółach jak to zrobić, to często jest tajemnicą zarówno dla uczniów, jak i również dla ludzi z branży, ponieważ te przepisy są bardzo dynamiczne, także na pewno warto na tym wykładzie być. Serdecznie zapraszam.